Witajcie. Po obejrzeniu dzisiejszego odcinka, chcąc, nie chcąc, zaczniecie wierzyć w reinkarnację. Każdy z nas prawdopodobnie ma też sobowtóra z przeszłości. Jeśli jeszcze nie spotkaliście osoby podobnej do was jak dwie krople wody, poszukajcie siebie w galeriach sztuki, tak jak zrobili bohaterowie z dzisiejszego odcinka, którym udało się odnaleźć swoich sobowtórów z przeszłości. Słowo selfie pojawiło się dopiero na początku 2000 roku. Jednakże autoportrety znane są od lat, zarówno w malarstwie, jak i rzeźbie. Czasami natykamy się na wyobrażenia postaci, które wydają się aż nazbyt znajome. Co więcej, ludziom zdarza się znaleźć swoich bliźniaków w formie portretów wiszących na ścianach w muzeach lub galeriach. Na przykład Carson Teco odkrył swojego sobowtóra z przeszłości na ścianie Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku na XIX-wiecznym obrazie Młody mąż pierwszy raz na targu. Prawda, że podobny? Ale ci dwaj mężczyźni wyglądają jak rosyjski pisarz Wsiewołod Garszyn na portrecie z 1883 roku, chociaż do siebie nie są za bardzo podobni. Nie da się jednak ukryć, że obaj przypominają mężczyznę ze starego obrazu. Może przez brody, piegi i lekko potargane włosy? Tak samo i ten mężczyzna dzięki fryzurze stał się podobny do Dona Andresa de Andrade y la Cal, przedstawionego w XVII wieku przez Bartolome Estebana Murillo na portrecie znajdującym się również w Metropolitan Museum of Art. Ale nie tylko włosy mogą zwiększyć czyjeś podobieństwo do portretowanej osoby. Ten człowiek musiał być dumny ze swojej brody, gdy zobaczył portret szwajcarskiego rzeźbiarza Jamesa Wiberta w Instytucie Sztuki w Chicago. Panowie mają nawet tę samą kombinację kolorów owłosienia. Jeszcze bardziej niezwykłe są przypadki znalezienia bliźniaka wyłącznie na podstawie rysów twarzy. Ten dżentelmen na przykład najwyraźniej jest potomkiem starca w zbroi na portrecie wiszącym w Norton Simon Museum w Kalifornii. Sądząc po brodzie, nosie i oczach, musi to być podróżnik w czasie. Rebecca Flynor jest dziennikarką, która zyskała sławę w 2017 roku, gdy przyjaciółka sfotografowała ją z XIX-wiecznym obrazem Williama Adolfa Bouguereau, rozbity dzban w Muzeum Legii Honorowej w San Francisco. Dziewczyna na zdjęciu jest wyraźnie młodsza od Rebeki, ale trzeba przyznać, że wyglądają bardzo podobnie. Kolejne dwa przypadki kobiet, które odnalazły swoje wizerunki w słynnych muzeach, również są bardzo podobne do pierwowzorów. Pierwsza dziewczyna znalazła sobowtóra w Muzeum Berlińskim, a druga pozuje obok portretu Juno autorstwa XVII-wiecznego artysty Rembrandta. Ale nie można mówić o sobowtórach z obrazów, nie wspominając o kilku celebrytach. Prawdopodobnie widzieliście Oscara Isaaca w filmie Ex Machina i Nowych Gwiezdnych Wojnach. Ale być może nie wiecie, że można go zobaczyć na XVI-wiecznym obrazie Rafaela Autoportret z przyjacielem, wystawianym obecnie w paryskim Louvre. Kolejną gwiazdą, której nie trzeba przedstawiać, jest Mark Zuckerberg. Okazuje się, że to dokładna kopia błazna El Primo, który służył na dworze króla Filipa IV. Wygląda na to, że w swoim drugim życiu El Primo postanowił się ustatkować i zająć się dochodowym interesem, a nie trwonić wszystkich pieniędzy na rozrywkę. Najwyraźniej w poprzednim życiu Sylwester Stallone był kardynałem szalonego papieża Grzegorza IX z fresku Rafaela Cnoty kardynalne i teologalne. Tego, który swego czasu wprowadził inkwizycję i nawoływał do wyniszczenia czarnych kotów ze względu na to, że są one ucieleśnieniem diabła, a to z kolei doprowadziło do wybuchu zarazy. Czym innym jest znalezienie sobowtóra na obrazach, czym innym odkrycie własnej twarzy w wyrzeźbionej postaci. Tego mężczyznę sfotografowano obok popiersia starożytnego rzymskiego cesarza Hadriana. Na szczęście ten współczesny nie stracił żadnej części twarzy w przeciwieństwie do wersji rzeźbionej. Jeśli zaś chodzi o brakujące części, ten człowiek znalazł w pewnym muzeum swoje doskonałe uzupełnienie. Ta starożytna rzeźba ma tylko te palce, których autorowi fotografii akurat brakuje. Zadziwiające. Tymczasem we włoskim Muzeum Nauki ta młoda osoba znalazła swojego sobowtóra, który jasno dowodzi, że w poprzednim życiu musiała być jaskiniowcem. Przyjrzyjmy się teraz innym przypadkom. W marcu 2016 roku odwiedzający Muzeum Sztuki Nowoczesnej w San Francisco padli ofiarą genialnego żartu. Ludzie myśleli, że okulary na podłodze to jeden z eksponatów.
kim byli autorzy tego pranka? Zwyczajni nastolatkowie TJ i jego przyjaciel Kevin oglądali wystawione w muzeum eksponaty, aż natknęli się na dziwne dzieło sztuki. Pluszową zabawkę na szarym kocyku. Nie rozumieli, dlaczego uznano ją za sztukę. Pomyśleli, że ludzie będą oglądać i podziwiać wszystko, co wystawiono w galerii. Aby przetestować swoją teorię, TJ położył swoje okulary na podłodze i odszedł na bok. Jak można się domyślić, pułapka zadziałała. Wkrótce ludzie zaczęli podchodzić do okularów, oglądając je z bezpiecznej odległości. Nastolatkowie byli zdumieni, że ich arcydzieło stało się eksponatem. Ale chociaż zrobili to dla zabawy, a nie w ramach dyskredytowania sztuki współczesnej, TJ podsumował to w ten sposób. Chociaż niektórzy uważają sztukę współczesną za żart, to ciekawie jest obserwować to, jak ludzie nadają duchowe znaczenia przedmiotom codziennego użytku lub przynajmniej starają się rozszyfrować ich ukryte znaczenie. W kwietniu 2021 roku pewna para podziwiała wystawę sztuki ulicznej w centrum handlowym w Seulu w Korei Południowej. Widząc nieoprawione płótno, a przed nim kilka pędzli i tubek farby, para pomyślała, że to zaproszenie do wspólnej zabawy. Małżonkowie namalowali więc trzy duże ciemne plamy i spokojnie poszli oglądać kolejne obrazy. Jednak po pół godzinie nagle podeszli do nich ochroniarze centrum handlowego, żeby ich zatrzymać. Okazało się, że ochrona zobaczyła ich wkład w sztukę współczesną na kamerach. I nie byłoby w tym nic wielkiego, gdyby nie to, że obraz kosztował 500 tysięcy dolarów. Pędzle i farby, które wprowadziły parę w błąd, nie były przeznaczone dla zwiedzających, lecz jako przedmioty, z których artysta stworzył te prace. Były one po prostu częścią ekspozycji. Obraz namalował w 2016 roku amerykański artysta John Wan. Ale na szczęście, pomimo uszkodzeń, organizatorzy wystawy postanowili nie wnosić oskarżenia, zdając sobie sprawę, że małżonkowie zepsuli dzieło nieświadomie. Po tym incydencie obraz nadal wystawiano, ale ogrodzono go drutem i oznakowano tabliczką z prośbą, aby niczego nie domalowywać. Banksy to angielski artysta i działacz polityczny, którego prawdziwa tożsamość pozostaje tajemnicą. Na początku swojej kariery Banksy zażartował sobie z Tate Gallery w 2003 roku. Przebrał się tak, by nikt nie mógł go rozpoznać, wszedł na drugie piętro muzeum, gdzie bez kłopotów powiesił na ścianie własny obraz obok cennego XIII-wiecznego pejzażu. Zatytułował go Crime Watch zniszczył nam wszystkim sielską wioskę. Obraz przedstawia namalowany przez Banksy'ego wiejski pejzaż, do którego dostęp zastawia policyjna taśma. Wkrótce potem ochrona usunęła obraz i ponoć zostawiła go w dziale rzeczy znalezionych. Musiała to być jedna z najcenniejszych rzeczy w historii rzeczy znalezionych. W 2004 roku Banksy powtórzył sztuczkę, ale tym razem w Luwrze w Paryżu. Tam powiesił własną wersję jednego z najsłynniejszych obrazów – Monlizy da Vinci. W jego wersji twarz tajemniczej Giocondy zastąpiono ikonką uśmiechniętej buźki, stąd jej nazwa – Uśmiech Monlizy. I choć nikt nie wie, jak długo obraz wisiał w muzeum, to wiadomo, że w 2006 roku został sprzedany na aukcji za 75 tysięcy dolarów. W 2004 roku Banksy zrobił jeszcze jeden żart. Przebrawszy się za pracownika, wszedł do Muzeum Historii Naturalnej w Londynie i wśród zwykłych kości dinozaurów i różnych eksponatów z Królestwa Zwierząt umieścił stworzenie Banksus Militus Ratus. Jego dziełem był wypchany szczur, który niósł plecak i trzymał mikrofon, a na ścianie za nim napisano „Nasz czas nadejdzie”. Tym razem żart Banksy'ego był na tyle udany, że pracownicy muzeum przez kilka godzin nie zauważyli, że to nie eksponat. Menadżer Banksy'ego, Steve Lazarides, powiedział nawet, że widział, jak jeden z pracowników podszedł do szczura, aby sprawdzić, czy jest dobrze chroniony, a następnie odszedł, niczego nie podejrzewając. Ale to wcale nie była ostatnia sztuczka sprytnego Banksy'ego. Rok później Banksy zmienił ekspozycję malowideł naskalnych w British Museum, umieszczając wśród innych eksponatów fragment betonu przedstawiającego mężczyznę z wózkiem sklepowym. Dołączono do niego nawet kartę opisu w stylu idealnie naśladującym muzealne informacje. Artefakt tkwił tam przez całe 3 dni, zanim pracownicy zdali sobie sprawę, że to żart, ukazujący współczesny odpowiednik polowania, kupowanie jedzenia w sklepie. Ten niezwykły prank zwrócił też uwagę opinii publicznej na fakt, że choć społeczeństwo wysoko ceni sobie 1000-letnie rysunki, to karze ludzi, którzy, podobnie jak Banksy, zostawiają rysunki na ścianach budynków w formie graffiti.
Biorąc pod uwagę, jak sławny stał się Banksy, jego żarty były naprawdę udane. I to wszystko na dziś. Łapki w górę, subskrybujcie nasz kanał i do zobaczenia wkrótce.